sekund tą dupą śliga. To jest normalnie nie na łeb, powiem ci szczerze. No, Marcelinka, masz tutaj przed tą swoją budką. Jaruś, co tak piszczysz, głodny jesteś, ojeju, jeju, jeju, rozżalony koziołek, B i B. Tutaj oni są zatkani, patrzcie, ja ich teraz otwieram. I co to się będzie teraz działo? Patrzcie, tego melona mają gdzieś. Tak się je melona, tą stroną, Jaruś, wiesz? Zanurkuj tutaj, tu jest taki słodziutki miąższ. Co tu jest w środku? Ja pierdzielę, Jaruś, jak to fajnie wygląda. Ona nie dość, że ma pełną mordę na około kupę towaru, to wyzywa tych, co na uboczach jeszcze jedzą, nie? Patrz, przegania tą babkę najstarszą. Nie ma go, a ty teraz masz karę, tu trzeba komu innemu dać. Patrzcie, jak to wszystko ładnie wygląda. Kozia rodzina w całej okazałości. Wszyscy wyżerają po prostu tą dynię. Dzisiaj mamy taki dyniowy odcinek. Ale wieje! Patrz, myszka tam gdzieś lata. Ona coś znalazła. Leć no do niej tam luknij. A nie, ona już do nas leci. Dobra. Ojej, Maciusiu. Oj, ty mój koci w nosiu. Pilnujesz tutaj tych wszystkich płyt, tak? Słuchajcie, moi drodzy, dziękuję wam wszystkim, rozpoczynając ten odcinek, za to, że dorzuciliście się na takie płyty. Także ci wszyscy, którzy się dorzucili, to mogą być z siebie dumni, bo dzięki nim świniaki będą miały fajne budki. I dzisiaj ja prawdopodobnie będę, kurde, nie, że prawdopodobnie, muszę zrobić chociaż jedną budę. Patrzcie, słuchajcie, ile leży u nas liści z tych wszystkich drzew tutaj naokoło. Ja w ogóle tego dęba sadziłem 3 lata temu i patrzcie, jak on urósł. Ja ci się sunę. Tutaj siano przesycha, bo Fafelot, powiem ci, że tyle dni pod rząd... Patrzcie, jak on tą dupą śliga. To jest normalnie nie na łeb, powiem ci szczerze. Tyle razy nam to siano zmokło i nie było jeszcze tak od czasu, kiedy zmokło, ażeby było kilka dni bezdeszczowych. No musi to siano przeschnąć, dopóki nie wyschnie. Patrz, co ta myszka jej robi temu Faflotowi. No, co się jej dziwić, jak on taki dziki jest. Ani ja nigdy nie mogłem myszki pogłaskać. Patrzcie, co on robi. Zobacz, on w powietrzu już wisi. No i teraz padniesz i co? Ja pierdzielę, musiałem cię uratować. No uspokój się. Tak, go za uszy ciągnie, za karczychos. Ja pierdzielę. Dobra, moi drodzy, patrzcie, to już jest typowa jesień życia, można by powiedzieć, u nas w Koziołkowie. Nie, że życia, no ale słuchajcie, głęboka jesień. Wszystkie liście robią się coraz bardziej żółte. Tutaj jeszcze japonka stoi, a tu ile liści? Japonka stoi, bo gospodarz czyścił w kurniku. Te wszystkie kury już tu zaglądają, wyglądają, czekają, aż będą wypuszczone. A ja, słuchajcie, moi drodzy, chciałem wam jeszcze coś pokazać, zanim te świniaki wypuścimy. Te beczki muszę w końcu schować, bo tutaj drzewka były, wypuszczały korzenie, tak jak ta oto wierzba płacząca. Patrzcie, jakie ona ma korzenie. Ludzie kochani! Dobra, to są listewki na pseudonimy dla wspierających patronów w serwisie Patronite. Też będzie trzeba je ulokować i dzisiaj będzie trzeba napisać na tej jednej listewce, na kawałku, odetniemy i nowego patrona, bo nowego mamy. Słuchajcie, dziękuję tej pani, która u nas na Spotted, na grupce facebookowej z naszej miejscowości wzięła do siebie po prostu myszka to ogłoszenie moje, że jeżeli ktoś ma dynię po Halloween, bardziej mi chodziło, słuchajcie, o takie wycięte uśmiechy czy coś. Nie liczyłem na to, że ktoś takie konkretne, jeszcze nie zużyte, że tak powiem, dynie przywiezie mi osobiście. Nie dość, że w ogóle do takie ładne, to że jeszcze przywiezie osobiście. Ja chciałem podjechać, a pani fajnie przyjechała z córką. Dostała ta córka naklejkę, magnesik, pocztówkę, słuchajcie, i dynie będą dla zwierzaków, bo taką akcję też utworzyłem. No, żeby po prostu koźlaki na tym skorzystały. Po co to wyrzucać na śmietnik, jak to zgnije i nic z tego nie będzie. A tak Jaruś i ta jego banda, a i świnki na pewno też będą z apetytem wyjadać. Tutaj mamy, słuchajcie, troszeczkę chlebka, takiego, wiecie, czerstwego. Bułeczki z jakimś takim ziarnem. No i pod spodem mamy tutaj w tym wiadrze papu dla świnek. Zaraz tam do nich wszystkich pójdziemy. Tylko muszę jeszcze tutaj Maciusia docenić, bo on ostatnio
łazikuje, gdzieś lofruje po tych wsiach. Słuchajcie, tutaj łazi po tym lasku. Tam są jego tereny, no. Kilka, słuchajcie, zostało nam jeszcze takich kantówek. I te kantówki wykorzystam, ażeby one tutaj nie wyzionęły ducha, bo one już chyba następnego sezonu jesienno-zimowego nie przeżyją, tak mi się wydaje. Mieszka ładnie nadzoruje, co ja tu gadam. No i dobra, moi drodzy, kurde, ile tu liści, zaś tu będzie trzeba to wszystko powymiatać. Idę do tyłu, ogarniemy, słuchajcie, całą sytuację. Myślę, że zrobimy tak. Nakarmimy świnki, nakarmimy koźlaki, wypuścimy kury tam do tyłu na podwórko, sypniemy im tam na tył żarcia i będziemy później, słuchajcie, brać się za budowę tych świńskich budek. Ale tymczasem, tak jak zapowiedziałem, wchodzimy tutaj, moi drodzy. I co tutaj się dzieje? Za chwilę jeszcze wrócę po jakąś dynię. Jedną z tych większych, słuchajcie, skroimy i wszystkim damy. Faflot, ja nie wiem, gdzie ty masz dziury, ale ty jesteś w stanie z jednego podwórka na drugie przebiec. I on nawet nie wiem, którędy. Patrzcie, tu coś jeszcze mam przyszykowane. Człowiek też troszeczkę jajek przecież zajada od tych kuraków, co nie? A nawet nie, że trochę, były takie czasy, słuchajcie, że jadłem 5 jajek dziennie. No to skorupki wysuszyłem w piekarniku i rozdrobniłem. Będzie kurzy recykling. Z powrotem dostaną te kury tych skorupek i liczymy z powrotem na jajka. Tutaj co mamy? Obierki, tak? Od ziemniaka, od jabłka, od marchewki, od pietruszki, od selera. Tutaj gniazda nasienne z melona. Tu jest taki melon. Wczoraj my z Olą jedli melona. To jest mój, a to jest jej. Jej to nie zasmakowało. No i dobra, czosnek będziemy miażdżyć takim jakimś, jak to powiedzieć, wahadełkiem takim. Taka praska to do czosnku jest, czy co? I będziemy dawać tutaj do wody. Kury, to już mam przygotowane, wyczyszczone. Świnka, Lucynka łazi, wtyka tutaj tego swojego kichola. Razem z małym Guciem, Faflocie. Jesteś cały w błocie. Nie, że cały, tylko łapki masz, wiesz? Dobra, pójdziemy tam do nich później. Najpierw, słuchajcie, zrobię tak. Wyżerkę dla karzełków łapciatych, żebyśmy mieli ich z głowy. To są dla nich tace, a później będziemy mała Mimi. O, ty też przyszłaś, gdzieś się kręciłaś, widziałem cię tam kantem oka. A później, słuchajcie, przyjdziemy, będziemy robić na takich innych tacach, co tam je muszę pomyć jeszcze, wiecie, muszę je pomyć, bo one są wszystkie tutaj do mycia. Ja mam tutaj taki zmywak pod tym mauzerem, mam gąbeczkę i czyszczę. Widzicie, jakie są oślądrane te świńskie koryta? To jest dla Knurka Jurka i dla świnki Ewelinki. Co oni są zatkani tam? W tej stajence, słuchajcie, czekajcie, bo ja lotam, kurde, w tej i we w te, jak taki normalnie chochlik. Czekajcie. Dobra, patrzcie w ogóle, gdzie jest świnka Ewelinka i Knurek Jurek, co będą się prosić. A patrzcie, co? Albo to Jaruś, albo to świnie wyczasły tą pękniętą płytę. Tu musiałem zastawić, słuchajcie, takimi bolcami, drewnianymi kantówkami, ażeby nikomu to nie spadło na łeb, Jaruś, a zwłaszcza tobie, bo ty jesteś taki jakiś, kurde, naprawdę niekiedy pokręcony, różne pomysły masz, żebyś nie miał gilotyny tutaj, żebym ja cię nie znalazł przycia świętego, że to będzie twój łeb, a na twojej szyi te wszystkie płyty tu z góry się, żeby nie zsunęły czasami. Słuchajcie, nie przerażcie się, jak tutaj wygląda, bo tutaj jest świńska porodówka, taka ona chwilę chociaż. Świnku Ewelinku, kochana, już ci daję śniadanko. Patrzcie, świnka Ewelinka tutaj ma swoją bazę. Tam liczę na to, że ona się oprosi. Ona tam ładnie śpi, czuje, że tam jest ciepło i gra muzyka. A tutaj taki boks, musiałem prowizorycznie, słuchajcie, odchronić, odsłonić od wiatru. Jest nasz Jurek Jurek. Bo dla tych, co nie wiedzą, Jurek Jurek to jest loszka. No, tak samo jak ta świnka Ewelinka, to jest loszka i one są prośne. Bynajmniej tak mi się wydaje. Patrzcie, Gucio mnie to zaczepia, gryzie tą ludzką dupę. Słuchajcie, no liczę na to, że tutaj będą na dniach małe świnki. Jeżeli ja się nie będę mógł doczekać, to będziemy dzwonić po weterynarza, żeby przyjechał was przebadać. W jak bardzo zaawansowanej ciąży wy jesteście. Dobra, moi drodzy, idę ogarniać tą wyżerkę. Tu jeszcze jakieś okulary są. Jaruś, to chyba twoje. Jesteś nawet na pocztówce w nich. Aha, jeszcze wam coś muszę powiedzieć. Słuchajcie, dzisiaj rano tu przyszedłem i patrzcie. Z furtki wyczaśnięta jest ta jedna listewka i co po niektóre kozy tu powchodziły. Tam jest w środku, widzicie? Matylda? Kto tam jeszcze jest? Chyba ta Zosia nasza, co ona udawała, że jest kotna. Grubaska. A taka gruba jesteś, coraz grubsza. Patrzcie, widzicie? Normalnie wlazły tu i koniec. Dobra, do tego świata koziego jeszcze wrócimy. Moi drodzy, tu będzie trzeba im w tym korytku ładnie
dać tej dyni. Tu jakiś sznurek, nabombane, kozi Nesquik. Patrzcie, a tutaj dla tych, co nie wiedzą, są zrobione jeszcze nie dokończone trzy boksy, trzy porodówki dla świnek. Gucio, i tutaj te twoje dziewuchy będą. Może już tego knurka Jurka i tą świnkę Ewelinkę tam zostawimy. Tam są ich miejscówki, przeszło tam ich zapachem. Także one niech tam sobie są, słuchajcie. Tutaj damy świnkę Lucynkę, świnkę Marcelinkę, a jeden boks będzie najwyżej pusty póki co. Co pani tutaj szuka? O, to jest świnka Lucynka. Ona jest w najmniej zaawansowanej ciąży, moim zdaniem. Oczywiście ja to tak ze swojego doświadczenia określiłem. Po prostu, wiecie, no, nikt jej nie badał, ale ma najmniejsze cyce i najmniejszy brzuch. A tutaj jest, słuchajcie, świnka Marcelinka. Ja nie wiem, z jednej strony, czy ją brać stąd, czy jej pozwolić po prostu tutaj w tej budce się oprosić. Marcelinka, chyba tak zrobimy, wiesz, że ty się oprosisz. Tutaj nie będziemy ci tam dawać lampy, tylko jeszcze ci dorzucę, chociaż i tak masz naprawdę bardzo dużo słomy. I zobaczymy, jak to wszystko będzie. I Lucynka tutaj pójdzie do jednego z tych boksów. Patrzcie, jak Monte próbuje, a nie daje rady. Ja już wiem teraz, kto mi tak tutaj wykrzywił tą siatkę. A to ty, cwaniaku, po tym krześle wchodzisz i te liście dębowe uschnięte. Próbuje po prostu, nie? Ten twój brat, bo to jest twój brat. Ty jesteś starszy, on młodszy. Z tej oto tu matki. Próbuje i normalnie pożreć jeden dziad. Lucyna! Już idziemy tam ogarniać wyżerkę, ty też jesteś głodna. To białe wiaderko będzie trzeba podzielić na 5 świnek. Ale jeszcze póki tu jesteśmy, to powiem wam, że no tutaj porobię, słuchajcie, furtki. Jeszcze będę musiał te słupki wykopać i zrobić równe te wejścia, bo robiłem tak na oko. Tu jest trochę węższe, tu jest takie pół na pół, a tu jest całkiem szerokie. Jak ja na to patrzę, to mnie to, słuchajcie, trochę drażni w oczy, bo już jestem taki pedantyczny, to jest chyba choroba. No i wtedy wejdę do środka i tutaj, słuchajcie, będę tworzył te budki na jakieś cegły czy na betonowe krawężniki. Te budki postawimy, zrobimy fajne wejście, zasypiemy słomą. Nie będziemy tam dawać lampy, będzie delikatny eksperyment na gospodarstwie. Dwie świnki będą się prosić pod lampami, a dwie po prostu w takich fajnych, ciepłych budkach. Chcę zrobić ten eksperyment z racji na to, bo jestem ciekaw, jak to będzie, jak dzik w lesie się prosi. Lucynka, no to chyba jest tak, że on zrobi gniazdo z liści, jakąś norkę delikatną tym ryjkiem wykopie i nakłada tam liści, nie? Znosi i tam się prosi. I jakoś wszyscy żyją. Zobaczymy, moi drodzy, najwyżej będę sobie pluł w brodę. No mam nadzieję, że nic z tymi małymi prosiaczkami się nie stanie. Jeżeli mój pomysł jest dla was nie do zaakceptowania, dajcie znać w komentarzach. Dobra, słuchajcie, ja mam już tutaj przygotowaną tą wyżerę i powiem wam szczerze, widzieliście to? Mam nadzieję, że wy to widzieliście, ludzie kochani. Ha, ten wariatuncio chciał wskoczyć, nie próbuj na mnie skakać, dosyć jestem brudny. Z ziemi na beczkę. Ten świrus kudłaty i tu nas tu i chciał z kotami wyżerać, bo on jest zazdrosny, że koty wyżerają. Mała Mimi i nasz Maciuś o bursztynowych oczach liże. Co ty liżesz tutaj, chłopcze kochany? Naprawdę ciężko stwierdzić, co to jest. Jakiś krem dyniowy czy co? Lekko tropikalnie, cytryna, grapefruit, buraczek, pyzy jakieś, kurcze, o górki. Ogryski od jabłek. No i dobra, moi drodzy, co ja chciałem powiedzieć? Aha, że z tego białego wiadra, które widzieliście wcześniej tam przy tych dyniach, to przerzuciłem do takiego czarnego. Dobra, nie będziemy przeciągać. Aha, i dwie dynie przyniosłem i tymi dyniami też będziemy dzielić. Patrzcie, kot nawet sałatę zajada. Ludzie świata, naprawdę to jest niemożliwy widok. Czekajcie, bo co ja chciałem? Tą chochlę biorę. Aha, i słuchajcie, dla świnki Ewelinki, dla knurka Jurka, który jest loszką, przypominam, i to prośną. Przygotowałem dwie takie tace. No i będziemy im tutaj, słuchajcie, jakoś sypać delikatnie. Powiem wam tak, chochelką to sobie raczej nie poradzę, będzie trzeba to zrobić ręcznie. Dobra, nie za dużo, bo jest 5 świnek, a ja bym chciał to wiadro na te 5 świnek przeznaczyć. Dobra. Oj, Mimi, uważaj, bo cię przyskrzynię tym wiadrem i będziesz płaska, a płaskiego kota to nam tutaj nie potrzeba. Dobra, moi drodzy, i teraz co ja bym tutaj jeszcze chciał dać? Oproszę im to lekko przężytkiem. Chociaż tak troszkę. Dobra, Maciuś nawet buraki je, widzicie? Korzenie od buraka on wyjada, bo co to jest innego?
To jest normalnie korzeń od buraka. I kot to je. I co najlepsze, nikt mu tego jeść nie każe. Mała Mimi też ciągnie, widzicie? Ona nie szuka mięsa, ona po prostu od koperku chyba jakieś kikuty tutaj ugotowane je. Czy od pietruszki, czy co? Dobra, odkładamy tą chochlę, moi drodzy, i obiorę się za dynię. Myślę, że zrobimy tak, że ten miąższ z tej dyni damy po prostu tym naszym koźlakom. Czekajcie, czekajcie. Zrobimy tutaj operację na otwartym sercu tej dyni. Zobaczymy, jakie ona ma wnętrze. Słuchajcie, bo wnętrze jest najważniejsze. Patrzcie, trochę jest pusta. I dobra, słuchajcie, teraz trzeba jej te wnętrzności tutaj powyciągać. Jestem ciekaw, czy algorytm YouTube'owy to przepuści, co ja gadam. Ja muszę zaznaczyć, bo to sztuczna inteligencja, słuchajcie, nadzoruje, że ja mówię o dyni. Ja tutaj nie robię operacji na człowieku. Dobra, kurczę, aż by się chciało, słuchajcie, tych pestek zostawić, ażeby na przyszły rok wysiać takie ładne, pomarańczowo-zielone te dynie. Ładnie to wygląda, także ja te pesteczki, słuchajcie, to stróż, one są mokre, tu do kiermany je wsadzam. O, chociaż ile tam ich było, 20 starczy. Dobra, z jednej dyni te flaki mamy powyciągane. Wylądowały tutaj u świnki Ewelinki w korytku. I teraz z drugiej wyciągamy. Dynia jest, słuchajcie, bardzo zdrowa. Ona wręcz działa jak antybiotyk podobno. No, bardzo zdrowotne warzywo. O ile to warzywo, czy to owoc? Ja nie wiem, w Unii Europejskiej różne pomysły są, różnie się mówi. Marchewka to owoc, ślimak to ryba. Wiecie, o co chodzi? Dobra, kurde, aż mi szkoda tych pesteczek. Patrzcie, jak to wszystko ładnie wygląda. Chowam je normalnie do kieszeni. To nic, że już w tej kieszeni mam błoto, jakby mi się kto tam wysrął. Ale dobra, moi drodzy, odstawiamy to i teraz tak, jedną taką kolbę każda świnia dostanie, ona sobie ją w zupełności tam pokona. Tutaj mamy drugą, tych liści nie potrzeba. Dobra, czekaj. Dobra, i słuchajcie, wydaje mi się, że śniadanie dla świni, która jest, ile waży taka świnia? 30 kilo? Może 33? Ja ważę 93? No to ja bym takiego śniadania nie wmieścił, to by było dla mnie na cały dzień jedzenie. A taka świnia, to chyba dostając taką porcję na śniadanie powinna być zadowolona, a wręcz bym powiedział, że chyba za dużo aż. Patrzcie, no Maciuś jeszcze coś tutaj przebiera, wybiera, wącha. Mimi, a ty się fajnie prezentujesz na tej dyni. Słuchaj, tą dynię będziemy później rozkrajać i to jeszcze będziemy oporządzać dla... słuchajcie, dla reszty świnek, bo to idzie dla świnki Ewelinki i Knurka Jurka. A ten Gucio i ta Lucynka, co tutaj swobodnie biegają, i jeszcze nasza Marcelinka, dostaną za chwilę resztę tych ciekawostek. Dobra, Maciuś, chłopcze kochany, nie wiem naprawdę, co ty tam wyjadasz. Ja bym się nie dziwił, jak gdybyś cytrynę jadł, wiesz? Ty jesteś taki kotek, że no, wychowany, wycyckany, szykawką wykarmiony, bo cię matka własna nie chciała, wiesz? Ale ja chyba trochę w tym zamoczyłem palce, bo jak byłeś okocony w budzie, czekaj no Guciu, to ja podłożyłem się kocie karmy i matka wyniosła wszystkie dzieci. Dobra, słuchajcie, ja stamtąd przyniosłem sobie to tutaj na tego Mauzera, gdzie tutaj mamy pomywalnię, można by powiedzieć. Przyniosłem te dwie tacki, bo nie umiałem z nimi wyjść przez tamtą furtkę, ale wydaje mi się, że wpuścimy Lucynkę i wpuścimy naszego małego Gucia, może też Adasia, zobaczymy, tutaj na podwórko. Bo będzie jeden wielki hałas, wiecie, jak tam dam tym ciężarnym. Chodź, Adaśku. Chodź, 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 Lucynka. No to te będą się tam dobijać i hałasować. I będzie jeden świński, jeden wielki świński, świńska zazdrość. Bo już się nie mogę wygęgać. Dobra, moi drodzy, patrz, Adaś już po stołach skakał. Ludzie kochani, biorę to koryto. Dobra, uwaga, uwaga, uwaga. Uwaga, śledzie, bo gospodarz z korytem jedzie. Czekaj. Adaś już krąży jak ten sęp nad padliną. Już tylko czeka, aż tu będzie podane. Dobra, moi drodzy, sorry, że tak kombinuję i zmieniam plany, ale tak będzie najlepiej, naprawdę, uwierzcie mi. Patrzcie, tutaj sypię dla Ewelinki, dla Gucia i dla Adasia. Faflot oczywiście tego swojego nosa też tutaj musiał zanurzyć. Dobra, wydaje mi się, że starczy. I patrzcie, tutaj mam jeszcze taką czerwoną tacę. Uwaga, żeby nie wpaść do studni. Nie, słuchajcie, żartuję, to nie studnia, to jest ognisko. Dobra, i to, co mi tutaj zostało
Słuchajcie, dajemy śpince Marcelince i też do niej pójdziemy i za chwilę już naprawdę będziemy odwiedzać te dwie prośne zamknięte tam u Jarusia wstające świnki. Dobra, fajnie to wygląda, powiem wam szczerze. Dwa pieski, koziołek i dwie świnki. No, zajadają buraczki, marcheweczki. Patrzcie, Adaś przed chwilą nawet taką pieczeń jadł. Czy co to jest? To nie pieczeń, to jakiś tłuszcz z boczku. Faflot, proszę, tego tłuszcza weź. Nie chcesz, ty wolisz po prostu, co? Pora z rosołu, tak? No! I ty byś mi chciał powiedzieć, że ty jesteś mięsożerca. Ja ci może będę marchewkę kupował w warzywniaku zamiast suchej karmy, co dla piesków? Co byście powiedzieli na to? Ja pierdzielę, dobra, patrzcie. Lucynka też pałaszuje, Gucie mały również. Moi drodzy, nie będziemy tego przeciągać. Ja idę tutaj jeszcze stuningować wyżerkę dla Marcelinki. Te świniury niech tam w tle sobie jedzą. Słuchajcie, damy troszeczkę zboża tej Marcelince, ale zarówno trzeba naprawić swoje niedopatrzenie i tutaj też troszeczkę sypnąć, to jest zawsze wtedy bardziej treściwe. Dobra, moi drodzy, i teraz tak, tą dynię będziemy rozćwiartowywać. Jakby to zrobić? Może jakoś tak, na takie plastry jak arbuza. Słuchajcie, i teraz te trzy takie półksiężyce jakoś no tak pociechamy w kostkę, nie? Chodziło mi o to, żeby zrobić z tego kostkę, a to jest chyba na to najłatwiejszy sposób. Myślę, że ta świnka jako ostatnie to zje. Ona będzie na pewno bardziej preferować te wszystkie tutaj pobeblania i pomerdania i tego przężytka troszeczkę. Dobra, i co teraz? Kukurydzy jej damy. Słuchajcie, no kurde no, nie mam siły z rana, a żem śniadanie zjadł i to całkiem sympatyczne. O, patrzcie jaki gnot twardy. Ja pierdziele, to więcej wyleciało z tego tych cukierków niż się złamało. Dobra, to dajemy i chyba to wszystko, moi drodzy, lecimy do tej naszej świnki Marcelinki. Te pasi brzuchy niech sobie tutaj wyżerają. Okej. No, Marcelinka, masz tutaj przed tą swoją budką. Ładnie wyjadaj, co cię interesuje pierwsze? Buraczek. Dobrze, za chwilę na pewno jakiś ziemniaczek cię zaskoczy, wyłoni się z tej kupki pobeblanej. No dobra, słuchajcie, śwince to jest naprawdę wszystko jedno, czy to jest zmielone, czy poduszone, czy wszystko osobno, czy wszystko razem. Ona na pewno to wszystko przerobi. Tutaj ma garnek z wodą. Dobra, a jak wygląda u ciebie w tym domku? No całkiem sympatycznie, powiem ci. Jeszcze dzisiaj trochę słomy dołożymy. Przytkamy może jakieś niepotrzebne tutaj otwory wentylacyjne. Chociaż no, jeden by musiał zostać, ale te trzy może po prostu zasłonimy czymś. Tutaj ma taki drapak ze szczotki ryżowej. Ona podchodzi i tym dubskiem tutaj się drapie. Dobra, słuchajcie, niech ona elegancko wyjada, a ja tymczasem lecę do reszty. Przy okazji, słuchajcie, pozdrawiam wszystkich patronów. Dzięki wam, naprawdę chce się to robić. No i przede wszystkim jest za co utrzymać te nasze całe koziołkowo i prosiaczkowo i kurakowo, jakby to jeszcze powiedzieć, kotowo i pieskowo. Dobra, moi drodzy, teraz robimy tak, szybką akcję, zgnieciemy ten czosnek. Słuchajcie, dosłownie jeden ząbek. O, widzicie? I on się tak zgrulał, zmiażdżył się. I słuchajcie, do tego gara. To jest poidło dla kuraków. I o ten czosnek teraz tutaj ulokowałem, wymerdam, słuchajcie, poczekam aż trochę to przejdzie, niech ta woda nabierze takiego czosnkowego aromatu. A ja, słuchajcie, biorę te dwie tace i idę do tych naszych ciężarnych, świńskich towarzyszy. Tylko koza mi tu będzie towarzyszyć, tak? Jedna, druga i trzecia. Dobra, czekajcie, jedną na razie odłożymy tutaj. A ja daję nura i muszę tutaj przejść. Nie wiem, czy to będzie widać, co ja tutaj za piruety odstawiam. Ja pierdzielę, schudni człowieku w końcu. Dobra, świnka Ewelinka już wyżera. Proszę bardzo, tutaj bliziutko twojej sypialni. Tu masz kuchnię, a tam ma kibel gdzieś. No, ona tam do jednego rogu się załatwia. I bardzo mnie to cieszy. To koza nie jest takim czystym zwierzęciem, a nawet powiem wam szczerze, co do załatwiania się, to pies
nawet nie jest takim czystym zwierzęciem. Kot to jeszcze, bo do kubety bombie. Świnie szłoby normalnie do domu nauczyć, w domu nauczyć do kuwety bombać. Ona po prostu kubkę robi w jedno miejsce, ale w drugie miejsce robi siku, by musiały być dwie kuwety, na siku i na kupę. Dobra, tutaj ładnie ciepło, aż ta słoma jest ciepła od tej naszej lampy, sztucznej kwoki. A ty masz, Turek, widać czerwoną lampę. Nie, może czerwona by była bardziej wskazana, bo przy czerwonej lepiej się śpi. Dobra, nie ma co tutaj wydziwiać. Ładnie świnka pałaszuje, a co ona pałaszuje? Ma tą cytrynę chyba dzisiaj jako pierwsze. Czy to, czy buraczek, czy co tu idzie? No, a na pewno ta dynia z tymi pestkami też pójdzie jako jedna z pierwszych. I tak to, drodzy państwo, będzie. Patrzcie, tego mrówka jada, jak tym, no, jak tym wzorem tutaj próbuje coś dla siebie uszknąć. Dobra, tu jest dla Turka Jurka. Już do ciebie, chłopcze. Chłopcze, kochany, jak to loszka. Idziemy, idziemy już do ciebie, czekaj. Dobra. Teraz patrzcie, jak ja tu będę wchodził. Bo to nie jest takie proste, to są normalnie świńskie katakumby. Ale słuchajcie, ja już te świnki tutaj zostawię, nie będę ich przekładał tam, bo one tutaj mają swój zapach, tutaj już są przyzwyczajone i tutaj będzie im się na pewno lepiej oprosić. Spokojniej, na pewno spokojniej, wiecie, bo o to głównie chodzi. A nie, że będziemy co chwilę jakieś przeprowadzki robić, Knurek, Jurek! Gruby jesteś, kurka wodna, już wczoraj żeś leżał na boku, ledwo żeś dychał, ogon już miałeś u góry, a teraz wachlujesz to dupsko, nie? Dobra, ja to będę wszystko tutaj obserwował, a patrzcie tego wariota, ona jest najbardziej ze wszystkich kóz po prostu cwana i wiecznie nie nażarta. Pokaż na pasi brzuszku, bo ledwo cię tu widać, jak ty wyjadasz, co ty wyjadasz? Buraczek jako pierwszy. Idzie i ziemniaczek, no i trochę chlebka tam jest. I jeszcze widziałem jakieś boczki, jakieś takie tłuszcze od boczku. Jeszcze tłuściejsza chcesz być, świnko? Dobra, tutaj ma gniazdo ta świnia. Ja, słuchajcie, już czekam na ten świński poród od kilku dni. I codziennie mi się małe świnki śnią. Takie biało-czarne, biało-czarno-rude, w kropki. Ja cię sunę, ciekawe co to będzie. Dobra, wychodzę, tylko żeby mi się płot nie zepsuł. Żebym sobie po prostu męskości swojej nie uszkodził. Dobra, słuchajcie, na czas świńskich porodów takie właśnie prowizorki tutaj będą. Jak tutaj te świnki się oproszą, nie? To damy może 3 dni, żeby te małe po prostu tego życia świńskiego załapały, żeby się tak, myszka, wiesz, po prostu obudziły do tego życia, nie? Od tego wyklucia, to damy im 3 dni i później będziemy je, ale teraz masz przejście, tam ulokowywać, słuchajcie, w tych odchowalnikach świńskich. Ja jestem ciekaw, kto to wyczasnął. Na pewno było tak, że ta zazdrośnica koza bodła świnki, które spały tutaj przy tej płycie i one się zerwały i wyczasnęły. Mówię wam, dobrze, że nie zrobiła się gilotyna z tych płyt, bo wszystkie płyty by się osunęły i coś by tutaj było przeczaśnięte, jakieś stworzenie w sensie. Dobra, słuchajcie, szybka akcja. Już teraz nie wiem sam, co ja wam na początku mówiłem, że nakarmię najpierw karzełki łapciate, a chyba wychodzi na to, że ich nie nakarmiłem, albo ja zmieniłem zdanie. Nie wiem, dobra, nieistotne. Słuchajcie, wyszło jak wyszło. Patrz, no, a zapomniałem, że Adaś tu jest. Chłopcze kochany, nie obżarzej drzew. Muszę się tylko rozejrzeć naokoło. Ty już za chwilę idziesz do kosiego świata z powrotem, bo ja o tobie zapomnę i będą wszystkie drzewka obżarte, wszystkie konary. On, słuchajcie, korę poobiera dookoła pnia i drzewo uschnie. Dobra, a tutaj mamy zrobione tak, że te łapciate stworzenia dostaną przężyta, dostaną, słuchajcie, jakby to zrobić, żeby im się najlepiej to wyjadało. Tak, na pół dostaną przekrojoną dynię na to przężytko. Bardzo proszę, i to zostanie im oproszone, słuchajcie, tymi kurzymi, jajecznymi skorupkami. Dobra, jeszcze troszeczkę i okej, okay. One nie są nioskami, także to jest tylko dla nich, żeby po prostu szkielet miały mocny. Dobra, także karzełki mają dietę, ale ta dieta i tak jest, słuchajcie, bardzo elegancka, przężytko jak najbardziej, a dynia, słuchajcie, to dopiero. Dobra, wchodzimy, patrzcie, Adaś wchodzi ze mną, już tutaj pojedyncze kury alarmują, co to za intrus. Jestem ciekaw, chłopcze kochany, kiedy ja będę miał czas tutaj ten dach naprawić. Dobra. Okej, okay, jedno stanowisko wyżerkowe tutaj. Gołąbek nie wie, gdzie się zdecydować wylądować, gdzie podlecieć. Patrzcie, Adaś normalnie zamiata tym pyszkiem tego przężyta. Ona nie gryzie, od razu bezpośrednio łyko do tego żołądka. Adaś, wylatujesz stąd, naprawdę, do koziego świata, chłopcze kochany, chodź. Jesteś coraz cięższy.
Tylko mi się nie wy... nie tego... Nie gramol, bo spadniesz do błota. Dobra, pędź tu, do tej babki twojej i za chwilę przyjdziemy jeszcze was nakarmić. Dobra, słuchajcie, tutaj dołożyłem jedną grzędę dla karzełków babciatych, tak prowizorycznie. Zaś tam im będę coś lepszego robił, żeby one wchodziły do środka. Bo one muszą tutaj swoją hierarchię ustalić i tyle. Może faktycznie ktoś mi tam podpowiadał, że za mało żeś dał grzęd. Tu jest jedna, patrzcie, tu jest jedna i tam są teraz dwie, to powinno być dobrze. No ale niektóre też są takie ptaki, że wolą na wolności spać tutaj gdzieś na tych gałęziach. Kurka wodna, kiedy ja mówiłem chyba 10 odcinków temu, że tą gałąź muszę tu z powrotem podwiesić na ten sznurek, bo się zerwała. Lepiej to wtedy wyglądało, a nie teraz taki kurde nieogar, widzicie? Ale człowiek ma tyle na głowie, że nie zawsze wszystko dotknie. Każdą sprawę na ostatni guzik, kurczę, i później takie niesnaski wychodzą, myszka, nie? Dobrze, moi drodzy, ja powoli sprzątam ten stół i przenosimy się z tymi smaczkami do tyłu, do koziego świata. Będziemy tam też wypuszczać kuraki, a w międzyczasie chciałem wam zareklamować takie kubki. Jeżeli jesteście zainteresowani, tutaj nie patrzcie, bo kurde, paproch jakiś wleciał, wiecie, o co chodzi. To są, słuchajcie, tylko takie podglądowe, czy poglądowe sztuki. Jeżeli zamówicie taki kubek, to dostajecie nówkę funkiel wysłaną bezpośrednio na wasz adres. Mamy trzy rodzaje tych kubków, słuchajcie, żeby je zdobyć, możecie się odezwać w wiadomości prywatnej. Link macie w opisie tego vloga, do mnie na Facebooka kontakt, tam napiszcie wiadomość prywatną i wszystko dogadamy. Albo też możecie, słuchajcie, wesprzeć zrzutkę. Zbieramy jeszcze na takie drewniane płyty, słuchajcie, które widzieliście na początku tego odcinku, bo będziemy budować jeszcze więcej klatek dla królików, także trzy takie kubeczki, trzy rodzaje, uśmiechają się do was. I jeżeli jesteście zainteresowani, to wspierajcie śmiało zrzutkę i taki kubek leci do was. A jeszcze też jest opcja, że z tym kubkiem powędrują do was pocztówki, naklejki i magnesiki, ale to wam jeszcze wszystko powiem pod koniec tego odcinka. Koniu biały, dalej wołaj tą ferajnę i wyżerkę robimy. Ja już tu mam wszystko przygotowane, kamery rozstawione. Jaroś, co tak piszczysz, głodny jesteś, ojeju, jeju, jeju, rozżalony koziołek, B i B. Cały dzień łazi i B. Ty byś albo ryczał, albo byś po prostu żor, nie? To są twoje dwie funkcje. Moi drodzy, tutaj mam już wszystko przygotowane. Pamiętacie tą miseczkę? Tutaj na dnie jest taka warstwa skorupek od jajek. I na górę naspałem przężyta. Później będziemy to po całości tego podwórka tak tutaj wyświgiwać. No i mam te dynie, co nam pozostały. Tą jedną połówkę, jedną całą. Tutaj tego melona i owierki. I jednego takiego kabana. Słuchajcie, damy koźlakom, to nie jest największa z tych dyni, które ta pani nam przywiozła. Jutro będziemy chyba te giganty wam tutaj zaproponowywać, jak będziecie grzeczne, bo jak nie, to w wodzie i sianie będziecie tutaj funkcjonować. Adaś mały, ty to się kurde nalotasz, nie? Z tego kurzego świata, tutaj do koziego, tam i z powrotem, jeszcze ze świnkami trochę, nie? Patrzysz buszować. Dobra, słuchajcie, najpierw im wsypię, wysypię, o inaczej, wysypię, po prostu, no idź mi z tego koryta. Jeden wskakuje, drugi wyskakuje, jeden wyskakuje, drugi wskakuje. Już gadam do góry nogami. Dobra, moi drodzy, te wasze sranko bym chciał wysypać z tego koryta, wiecie? Tak by było najlepiej. Słuchajcie, najpierw na odwrócenie uwagi tych wszystkich tutaj koźlaków wrzucamy obierki, no i zobaczymy, co tu się będzie dziać. Ja w międzyczasie, moi drodzy, wybiorę się tutaj. Tu by mi się przydał też taki stół wyżerkowy gdzieś. Ja pierdzielę, no będę musiał coś pomyśleć. Słoneczko ładnie wyszło. Słuchajcie, myślę, że takiego korbasa by my tu nabili. Tak, żeby do samego dołu to zjechało po tej rurze. Uda nam się to? Łe kurde. O cholera jasna. No niby się udało, ale spadła ta dynia i pękła. Także ona za chwilę na pewno się będzie kulać tu wszędzie naokoło. Patrzcie, tego melona mają gdzieś. Tak się je melona, tą stroną, Jaruś, wiesz? Zanurkuj tutaj, tu jest taki słodziutki miąższ. Miążysz. No, dobra, patrzcie, tutaj już jest rozbrajana ta nasza dynia. Ja pierdzielę, tylko nie zróbcie jakiejś strasznej miny przypadkowo tymi zębami, bo się świnki przestraszą. Patrz, już tu jakaś mina powstaje. Morda, oko. Co wy tu macie? Od brukselki jeszcze różne obiereczki, od marchewki. Adaś, skokasz, kurde. A patrz, ojciec twój z tyłu. Na tyłach cię asekuruje, no. I gracie w tym zespole razem, nie? A co tam się dzieje? O, tak, łe, kurde. Ej, widzieliście to? Noga jej się zaklinowała. Aż kuśtyka lekko.
ta nasza Gocha. No tak się kończy ta twoja zazdrość, wszystko musi być dla ciebie, nie? A ta Matylda, rogata nasza, to jest jedyna koza, która potrafi tą Gosię ustawić. I dobrze, że żem zareagował. Ej, no wyobraźcie sobie, ja pierdzielę, że teraz by Gocha miała jeszcze nogę złamaną. Ja bym tu później przyszedł i bym się zastanawiał, gdzie, jak, którędy, kiedy, na co, po co. Ta koza tą nogę złamała i myślicie, że ja bym doszedł do tego? Że była taka sytuacja, że jej się noga zaklinowała w tych oto tutaj rogach tej czarnej antylopy? Nie na łeb by to było, moi drodzy, nie na łeb. Słuchajcie, tej dyni jeszcze tutaj im pokroję elegancko do koryta. Co prawda pierwszy mi ten kęs nie wleciał, ale wyleciał. Dobra. No i kroimy, ale tak trzeba kroić, żeby nikogo uszu nie pozbawić, nie? Mimo tego, że leci do tego koryta, to ta koza zamiast tam wyjadać, to zagląda tutaj do tej dyni. Dobra, teraz załapały bakcyla. Okej, bardzo proszę. Powiem wam szczerze, że ja sobie nawet spróbuję takiej dyni, jak to smakuje. Tylko nie chcę tej pianki, tej gąbki. Tylko ten taki właściwy tutaj, ten miąższ. Dobre to, tylko mało słodkie, w ogóle nie jest słodkie, ale dobre i bardzo zdrowe. Dobra, cyk, cyk, myk, myk, proszę bardzo, wyjadać, wyżerać, jak wy to przerobicie, to następnie wypuszczę kuraki i tą największą dynię, co została nam tam na daszku od spichlerzu na siano, przepołowimy, ulokujemy ją gdzieś tutaj, te dwie połówki i będziemy wtedy wypuszczać kuraki. Świnka Lucynka nawet jakiegoś kęsa porwała i tutaj na osobności wyjada. Dobra, moi drodzy, Adaś, już jesteś prawie grubszy niż wyższy, wiesz? Okrągło się zrobiłeś. Poszczególne kuraki, słuchajcie, wychodzą, to znaczy wychodzą, kręcą się tutaj, bo ja je wypuściłem z kurnika, tylko je trzymam tam jeszcze zatkane za furtką, ale zaraz je będziemy wypuszczać. Patrzcie, mszczą się tutaj na tej dyni. Jaruś, pokaż, jak ty z lotu ptaka wyglądasz. Zaraz cię chwycę za rogi i będziemy jechać. No, jo! Stasiu, jak na tobie jeździł, nie, to tak samo tym ogonkiem merdałeś? Wściekłeś się, no nie lubisz takich przejażdżek. Jo, ci się w ogóle nie dziwię, no też bym nie chciał, żeby mi ktoś na plecy wskoczył, za uszy ciągnął i wio, mówił, nie? Dobra, ple, ple, ple. Ładnie wyjadasz, tylko bardziej tak. Słuchajcie, z racji na to, że koza ma zęby tylko na dole, tu tak wyrywa i pcho, i człowiekowi aż prawie ta dynia z ręki wyskoczyć. No i wyskoczyła. Dobra, reszta brygady zajada. Mały Monte, Jarusiowy synek i Gosiowy synek. No, ale podobny bardziej do matki. Na szczęście z charakteru nie jest taki maruda jak ona, bo ona nie dość, że ma pełną mordę na około kupę towaru, to wyzywa tych, co na uboczach jeszcze jedzą, nie? Patrz. Przegania tą babkę najstarszą. Nie ma go, a ty teraz masz karę. Tu trzeba komu innemu dać. Temu białemu koniowi, bez rogów. No idź, 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 idź. Tam masz całe koryto. Nie widzisz tutaj? Patrzcie, jaka to jest koza. Nie bez powodu się tak mówi na człowieka, na przykład, który jest uparty, żeś ty się jest uparty jak koza. A nie, to się mówi uparty jak osioł. No ale to trzeba zmienić to przysłowie, bo koza jest chyba bardziej uparta. Chociaż jak osiołka kiedyś kupimy, to się wszystkiego dowiemy. Dobra, zajadać, ładnie to wygląda. Jak na obrazku, normalnie, ja nie wiem, czy czasami nie zrobię z tego pocztówki. Albo na kubek takie ujęcie z kuskami też by było całkiem sympatyczne. Słuchajcie, jeżeli jesteście zainteresowani tymi kubkami, to pamiętajcie, że w opisie tego vloga jest link do zrzutki. Jeżeli wesprzecie tą zrzutkę, tam poczytajcie sobie opis pod tą zrzutką. Jest wszystko napisane, można wygrać kubek, to znaczy wygrać. Każdy, kto wesprze, to dostanie albo kubek, albo pocztówki, naklejki i magnesik, albo wszystko naraz, taki mega zestaw. Słuchajcie, a jak już mowa o tych pocztówkach i o tych naklejkach, to zaraz wam wszystko pokażę. Tutaj mam takie małe naklejki, tutaj jest magnesik, a tutaj są pocztówki, tylko czekajcie. Ja to wszystko muszę tutaj pochować po kiermanach, jak to się mówi, i wam pokazać. O, to magnesik, dobra, to magnesik schowam. I teraz wam przekartkuję, tylko Franuś, nie próbuj mi tego zeźreć. Patrzcie, jakie są ładne naklejki z bohaterami naszego serialu. Kozy, świnki, gospodarz, Jaruś w okularach. Słuchajcie, i pieski, i świnki. Tutaj wszyscy naraz. Ptaszki, kaczuszki. Kilka się tutaj powtarza, bo je zrobiłem tak na zapas. O, Adaś mały, Knurek Jurek, Jaruś krzykacz, koty nawet, fafloty, samoloty. O, i takie jeszcze pocztówki. Myszka ładnie nam zapozowała do zdjęcia. Tutaj stado tych rogaczy. Tutaj taki miszmasz,
wszyscy razem, faflot, faflotini, stado koźlaków, tutaj też jakieś pomieszanie, pobeblanie. Kto to jest? Świnka Ewelinka, słuchaj, ta, no, tutaj fafloty razem. Słuchajcie, są trzy możliwości, albo dostaniecie kubek i takie tutaj papierkowe rzeczy typu pocztówka, naklejki i magnesik, albo możecie osobno kubek, albo osobno właśnie te pocztówki i naklejki. Pod koniec odcinka jeszcze wam wszystkim o tym przypomnę, a tymczasem, bo aż mi odebrało mowę, pani albinos bezrożna, idziemy wypuszczać kuraki. Tutaj oni są zatkani, patrzcie, ja ich teraz otwieram i co to się będzie teraz działo? No, bandyci, indyki lecą jak takie jaszczury. Dobra, tędy i chodź ta tutaj do tyłu. Tutaj będzie tata kaszką dzielił. Jeszcze wziąłem im jedną taką chochelkę. Czekajcie, muszę gdzieś się tu ulokować. Lecą ci bandyci pierzaści. Lecą, dobra. I robimy teraz taki oto ruch. I tu naokoło im sypiemy i niech się to towarzystwo rozchodzi, niech wyżero. Dobra, fajnie to wszystko wygląda. Kaczki szarżują, żerują, a ja tymczasem... Patrzcie tego, jak się wypiął. Ej, wiszą ci te dzwony pod ogonem. Dupę żeś wypiął. Dobra, moi drodzy, idziemy po tego kabana i będziemy go rozpoławiać. Dejta, no jakiegoś noża. Ale kawał luja. Dobra, ej, nie podżerać. Chociaż wam to można mówić. Jak tu nic nie da. Słuchajcie, ja chcę tą dynię po prostu na pół, tak, o. Po całej długości, po całej szerokości. Ej, naprawdę nie mogę się skupić. Naprawdę, jak te koźlaki tutaj wywierają na mnie presję, to jest coś, to jest coś nieopisanego. Dobra, moi drodzy, patrzcie, co się stało. Co tu jest w środku? Ja pierdzielę, Jaruś, jak to fajnie wygląda. Zobacz, o kurka wodna. Dobra, już nie będę taki pazerny, nie będę teraz wybierał tych pestek. Są jeszcze większe okazy i z tych największych, słuchajcie, wezmę te pestki. I w przyszłym roku, Jaruś, będziemy wysiewać. Patrzcie, jak to wszystko ładnie wygląda. Kozia rodzina w całej okazałości. Wszyscy wyżerają po prostu tą dynię. Dzisiaj mamy taki dyniowy odcinek. Ja cię sunę. Ale to miało być dla kuraków, wiecie? Jedną połówkę chociaż im dajcie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Proszę bardzo, kaczki, gęsi, gąska Gosia, młode nasze indyczki. No, ten rudy i ten tutaj taki srokaty. To jest nowy egzemplarz naszej produkcji. Ja cię sunę, zobaczymy, jak ty długo będziesz żył. Mam nadzieję, że do końca już jesteś w takim, że do końca życia będziesz żył. Już jesteś w takim wieku, że na nie powinno ci się nic stać, bo słuchajcie, ciężko jest odchować młode indyki, bynajmniej z mojego doświadczenia tak by można stwierdzić. Nic łatwego to nie jest, to jest bardzo zwierzę wymagające. Wezmę tego noża, żebyście go nie zeżarły, ale naprawdę bardzo ładnie to wygląda. No ale wam smakują te pesteczki, no ten miąższ. O lala, tralala. Jaruś, masz te pesteczki. Zobacz, jakie to jest fajne, no. A jak jest zdrowe, zdrową kubkę zrobisz i będziesz zdrowym koziołkiem. Mały Adaś jeszcze patrzy zza winkla, co się dzieje, ale on już ma tak pełną dupę, że już nawet do jedzenia nie podchodzi. Ale to naprawdę fajnie wygląda. Już nie chcę się powtarzać, ale kurde, aż sam normalnie spróbuję, czy to jest takie dobre, jak to się zanosi na to. Dobre, słuchajcie, no. Nie słodkie, ale naprawdę dobre. Jak ja bym był głodny, to bym sam taką dynię pożarł. Ostatnio pół główki od kapusty prawie zeżarłem. No, tak mi ślinka ciekła, Jaruś, bo ja zawsze przychodzę pierwszy do zwierząt, wiesz? Przeważnie. Śniadania nie wiem, tylko do ciebie przychodzę, żebyś ty pierwszy zjadł. I nieraz zdarzyło mi się, słuchajcie, tyle kapusty naźreć, nie? Że później normalnie były takie gazy, ale już bez wchodzenia w szczegóły. Dobra, słuchajcie, mamy tutaj naprawdę kozio ptasie wariatkowo. Patrzcie, co robi indyczka. U nas sprząta po tych wszystkich koźlakach, niedojadkach, bałaganiarzach. Dobra, niech oni wyżerają, a ja nie marnuję czasu, mam kupę roboty. Patrzcie, jak ładnie tutaj indykom główki chodzą. Moi drodzy, idę po te płyty, po te sklejki, które widzieliście na początku tego odcinka. Frank, ale już masz brodę oślądraną. I biorę się, moi drodzy, za robotę i lecimy zbijać te budki dla świniaków. Let's go! We'll be right back.
rurka wodna, żebym się rozkręcił z tą budą. Patrzcie, przy okazji zmniejszyłem to wejście, żeby było takie samo jak w tych dwóch sąsiadujących boksach. No i patrzcie, moi drodzy, jaka tu jest buda. Co by wam tutaj pierwsze pokazać? Słuchajcie, tutaj mamy wejście. Tutaj górę zaślepiłem, bo po co to ma być takie tutaj otwarte? Bo po co ma tej świni tam wiać? I tutaj zrobiłem taki przedsionek, że stąd, słuchajcie, jak będzie wiatr wiał, faflocie kochany, to tutaj nie będzie zacinał, wiesz? Będzie ładnie cieplutko w tej budzie. Jak to wygląda? Tak, słuchajcie, ten prześwit, co tam widzicie u góry. I tutaj jest taki sam. O! No to jest taka wentylacja, ja będę jej chyba to na sezon zimowy tutaj jakoś zatykał, zatkam po prostu, żeby może i nie było przeciągu, bo jeżeli chyba tego nie zatkam, to będzie przeciąg. Dobra, Knurek, Gucio, już tutaj się przymierza, Lucyna, Mazi, Marcelinkę wypuściłem, słuchajcie, Marcelina to już ma takie cyce, widzicie jak ich wiszą, ile tu się świńskiego mleka zebrało, oj ty świnko. Jak to wygląda? No i słuchajcie, pozwoliłem sobie zrobić takie okno podglądowe na takim patenciku zamykanym i tu będziemy patrzeć na te małe świnki. Mam nadzieję, że tutaj Marcelinka zrobi ładne legowisko. No i że będzie można by te świnki podglądać. Wiadomo, nie będzie można tego robić często, tylko wiecie, chciałbym chociaż dwa razy dziennie zajrzeć, czy z tymi świnkami jest wszystko ok. No i przede wszystkim, czy poród się odbył. No. Dobra, elegancko, ja będę jeszcze wykańczał, słuchajcie, tutaj listewkami naokoło te wszystkie ranty, te wejście tak samo ładnie wykończymy. Na górę, słuchajcie, pójdzie eternit, bo nie będę specjalnie wydawał pieniędzy, jak jest eternit. Kilka płyt jeszcze zostało. Tutaj dałem taką kantówkę, ażeby ten eternit był pod skosem, że jak będzie padać, to będzie tutaj padać. Tak gdzieś dotąd wysuniemy ten eternit, także jeszcze świnka będzie miała kawałek daszku. Słuchajcie, 12 płyt z 20 zużyłem na tą budkę, żebym się kurde rozkręcił. To psy takiej eleganckiej budy chyba nie mają jak ta świnia. Moi drodzy, Radosław Wojtasik, można by powiedzieć, że jest sponsorem tego odcinka, chociaż kilka dobrych dni temu pojawił się jako nowy patron w serwisie Patronite, ale dzisiaj dopiero dostał tabliczkę, za co serdeczne sorry, bo żebym cię gdzieś tam nie przyuważył, Radek. No i słuchajcie, moi drodzy, jeżeli wy chcielibyście zostać patronami w serwisie Patronite, no to link do Patronite'a macie w opisie tego vloga. No i moi drodzy, takie oto są kubeczki do wygrania. Czekajcie, o tak, może słoneczko ładnie je tutaj oświeca. Takie różne tutaj, można by powiedzieć, witraże z bohaterami naszego serialu i każdy, kto wesprze zrzutkę w opisie tego vloga, a zbieramy jeszcze na kilka takich płyt, bo słuchajcie, jak ja bym miał jeszcze dwie budy zbić, no to potrzeba jeszcze parę tych płyt kupić, a jeszcze mam takie plany, ażeby, Adasiu kochany, zbudować więcej klatek dla królików. Także okej, moi drodzy, macie w opisie tego vloga link do zrzutki. Zrzutka też ma swój opis. Jadaś, zbiłbyś kubek. Matko jedyno. Dobrze, że się nic nie stało. Słuchajcie, zrzutka też ma swój opis. Musicie tam przeczytać, są trzy rozwiązania. Możecie zdobyć tylko pocztówkę, naklejki i magnesik, albo kubek, albo pocztówkę, magnesik i naklejki razem z kubkiem. Są trzy rozwiązania, zapoznajcie się z tym. Dziękuję wam wszystkim za to, że dotrwaliście do końca. To stado tych rogaczy jeszcze wyżera. Moi drodzy, dajcie znać, czy taki długi odcinek wam się podoba, bo jak ja się rozgadam, to normalnie pełnometrażowy film wychodzi. Jaruś, ty diable, jeden rogaty, żegnamy się i do zobaczyska w kolejnych odcinkach. Peace! Idę tam, chociaż nie widać na... A ty chodź tutaj ze mną, opadnie mgła. Było mi trudno, lecz teraz jest rzej. Wysyłam piątkę, mówię ci hej. To mazurskiej natury talent, bym nie mógł przepuścić jej tak wspaniałej. A teraz to mogę już tylko iść dalej.